przepraszam za małą przerwę, ale wywaliło nas z serwera i przestało mi się nagrywać. I zaraz spróbujemy. Jeszcze wejdę w modyfikację, szybko popatrzę, co jest. Tutaj oczywiście ten ciężarek, też go mam, ale na razie nie będę go używał, ponieważ... Znaczy... Mam, nie używam, ale mam gdzie indziej, z innej strony to. Tutaj jeszcze jest minionek, to jest ciężarek oczywiście. Dobra. Ciężarek, minionka, bardzo fajnie, ładnie wygląda. Tutaj do drewna, oczywiście. Tutaj z map mam dwie. Oczywiście będę też robił poradniki, jak wygląda mapa, takie inne. Więc jeszcze to będę zaczynał instalować. Teraz to wychodzimy na serwer. Oczywiście, jakbyście chcieli, żeby zobaczyć jakiś sprzęt, oczywiście tylko z modyfikacji. Oczywiście na tym save'ie będę robił, jakbyście chcieli coś, nie wiem, z modyfikacji, żebym nie zobaczył, jak działa, nie, ten kultywator, czy jakiś rozrzutnik auta, mapy jakieś, czy coś, to oczywiście piszcie, ja wszystko zobaczę. Tutaj właśnie taki fajny, tutaj przyjmuję myszkę Krezo. Oczywiście tutaj jest UFO, to zaraz wam pokażę, jak wygląda te UFO, bo oczywiście na tym serwie już się bawiłem tym UFO-em. Jak zobaczycie moje pole 26... Czekaj, tylko powiem, że numer 26. Zaraz pokażę właśnie numer 26, ile jest tego wszystkiego tam. Trochę nastawiam, ale tylko to chyba jeden cent, jeden dolar, coś takiego. Tak, oczywiście manem. To jest ten dodatkowy save. Oczywiście pieniędzy mam dużo, bo jak mówię, tutaj jest dodatkowy save, żeby posprawdzać. Wszystko podozwalane jest. Oczywiście manem sobie pojadę, żeby było szybciej. Tutaj wszystko, mówię, wszystko jest podozwalane. Ponieważ tutaj tylko jest, ten save jest po to, żeby popatrzeć, jak to wygląda. Tutaj ziemniaki zbierałem, ponieważ było na tym polu. To zaraz się zobaczymy, jak już będzie wieczór. Dobrze, już się zbliżamy do wieczoru. I patrzcie, co to jest za cudo. Jak to oświetla to wszystko. To po prostu tutaj tylko nie oświetliłem. Ale wszystko jest tak ładnie podobione. To tak fajnie wygląda. Oczywiście o te UFO, na które pokazuję, o te. To jest kilkanaście UF w jedno. I takie światło właśnie daje. Jeszcze przy swojej farmie mam podobnie zrobione, tylko że tutaj już mniej. Tutaj oczywiście na polu sobie wziąłem. Tam jest stacja paliw. I tutaj, jak tutaj podeszłem pierwszy raz, tak mi oczy zaczęły boleć. Tak jak teraz nawet. Mogę wam szybko to pokazać. Jeszcze posłuchajcie sobie. Jaki to jest zawalisty dźwięk. Tak daje. Fajnie daje to po prostu.
i zawaliście, to wygląda. Oczywiście odwiedź wziąłem. Aha, czyli ja tutaj postawiłem jakby silos, coś takiego. To tutaj na przykład, tutaj oczywiście buraki mam. Teraz wam pokażę, jak ja to robiłem. O. Robimy takie coś. Oczywiście to jest wszystko modyfikacje. I tamto też jest modyfikacje. Wiem, że ta przyczepa może wyglądać na niemodyfikację, ale oczywiście, okej, to dokończę, dobra. Tutaj oczywiście jest ciemno i teraz popatrzcie, obiekty wchodzimy, w modyfikacjach można to zobaczyć, beta chyba coś takiego, będzie UFO. I patrzcie, jak, ile to daje światła. Przepraszam za jakieś huki czy coś, ale mój tata ten kominek otwierał. Patrzcie, ile tego jest. Oczywiście tutaj podświetlę jak najmocniej. O, aż mi czarno zaczął się robić. Niektóre lagi są przez to. Może 20 FPS z 60. No. Dużo to zabiera strasznie FPS-ów. Przepraszam za to wszystko. Może będę, raczej będę usuwał większość tego. Ponieważ i też, że to zbyt fajnie nie wygląda. Chociaż no, może wyglądać, wygląda fajnie. Ale FPS mi tak spadają. Jak gram sam i nie nagrywam, to jest w miarę spoko, ale jak już nagrywam, oczywiście słabo. O, widzicie właśnie tutaj miodę. Skończymy to i chwilę to porobię i oczywiście zakończę. Ja już będę z Krezo nagrywał, oczywiście będzie też właśnie z Krezo. Teraz zaraz odcinek. Spróbuję to od razu, ale nie wiem, czy mi się uda. Jak szybko to zrobimy. Oczywiście głośniej, ciszej jest. To wszystko ty UFO właśnie. Nabiera się? No nie. Dobrze, no to tutaj zakończymy odcinek. No i cześć, do zobaczenia. Ja się żegnam i oczywiście się żegnam też. To cześć.